Siemanku wszystkim na naszym kanale, witam wam, z wami się serdecznie po długiej przerwie, bym powiedział, że nawet po bardzo długim wypoczynku psychicznym, fizycznym to raczej nie, no bo troszeczkę żeśmy kilometrów naklepali, zresztą też troszeczkę tam dezynfekcji było przeprowadzanej, więc tak psychicznie, fizycznie, to znaczy fizycznie to takie są, Jezu. Ale już wracam do żywych, a jeśli chodzi o psychikę, to jak baby wyzerowany, ale w dzisiejszym odcinku opowiem wam parę słów na temat Ibizy, czy warto polecieć na Ibizę i z kim warto lecieć na Ibizę i plusy i minusy po prostu Ibizy, nie? Jak to tam wygląda, ale zanim przejdziemy sobie do tego głównego vlogaska, o, patrz, taka ładna podkoszulka, patrz ta! Za hajs donate'u, dzieciaki! Polecam wbijać do sklepu pirohit.pl. Co tydzień będą jakieś promocje, będzie jeden tydzień, na przykład tydzień rakietowy, tydzień na przykład petardowy, tydzień wyrzutniowy, kompołdowy, pirobajery i jeszcze coś specjalnego. Więc co tydzień nowa promocja. Promocja już wystartowała, powinna wystartować w dniu, kiedy to nagrywam, pod koniec czerwca i będzie do końca lipca. Mrówki mnie tu oblegają. Więc polecam. Oczywiście też macie zakładkę nowości, co jakiś czas jakieś tam nowości fajne się dropią. A więc tak, no, wyjazd na Ibizę ze znajomymi, bardzo fajna sprawa. Magnifik. O pieniążkach nie będziemy rozmawiać, co ile kosztowało, bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Po co niektórych ma piec, ile się tam pieniędzy zostawiło i my po prostu nie rozmawiajmy na ten temat. Fakt faktem jest gołodówcem. I znów trzeba cały rok zbierać, ale powiem wam, warto było. Warto było. Na samym początku już miałem przygody, ze względu na to, że wiecie, no, lecieliśmy z Berlina, bo był bezpośredni, jakoś z Warszawy nie było bezpośrednich, ale podobno były. Chociaż patrzyłem na różnych stronach, to nie mogłem znaleźć jakiegoś bezpośredniego, bo nawet przeszło mi przez web, żeby przebukować bilet, żeby po prostu z Ibizy do Warszawy przylecieć. Ale nie widziałem żadnych bezpośrednich, wszystko było po prostu z przesiadkami. Londyn, Madryt, Berlin. Więc no dobra, to polecimy sobie tego, polecimy do Berlina. Jak wiecie, ja muszę do tej policji dostać. Więc u mnie to nie jest taka podróż, że ja se wsiadam, dzisiaj jadę, w szczególności, że zaczął się okres wakacyjny. Szczecin. I potem jest Świnoujście, więc to też jest taki dość mocno oblegany kierunek, w szczególności pociągami, więc teraz z dnia na dzień pociągu się nie wyrwie. Trzeba o wiele wcześniej rezerwować, bukować bilety. Co prawda można tam wyhaczyć gdzieś jakieś pojedyncze miejsca, jak ktoś zrezygnował, ale ogólnie jest też dość ciężko, że tak na przykład w ostatniej chwili. No i słuchajcie, jadę sobie metrem, 9 rano, mówię, tam mam 9.30, mam ciuchaję. O 8 sobie wsiadam do metra. Mówię, zawsze jestem, mam tak akurat autobus, że zawsze jestem tę godzinkę wcześniej, nie? Jadę sobie tym metrem. Już na dzień dobry coś na tych kabatach, coś to metro tam, coś szwankuje, jakieś opóźnienia, coś tego, że mówią, że metro opóźnione, metro opóźnione, metro opóźnione i tylko tyle. No dobra, wsiadam tego metra, jedziemy, coraz wolniej to metro jedzie, jakoś się zatrzymuje na tych stacjach, dojeżdżamy do Wilanowskiej. I komunikaty, że już chyba przed Wilanowską, chyba na Ursynowie bodajże się już zatrzymał. Jakieś komunikaty leciały na peronach, nie w metrze, w środku wagoników, tylko na peronach i wcale ich nie można było zrozumieć, co on tam pierdzielił. Harbider, dużo ludzi, bo to wiadomo opóźnione, wszyscy rano do pracy, do szkoły, więc to metro było dość mocno zapierdzielone. I nie było słychać, co tam na tym, jakie komunikaty gada. Dojeżdżamy do Wilanowskiej z dużym trudem i komunikat, że coś... Metro jeździ tylko do Świętokrzyskiej, bo coś się stało, jakaś awaria i to na dużym odcinku metra, gdzieś do metro Ratusz Arsenał między Świętokrzyską, coś tam, coś było pierdzielone. Mówię, ja pierdzielę, no dobra, chociaż do Świętokrzyskiej dojadę, przepraszam, do Politechniki dojadę, bo do Politechniki tylko metro jeździło. Mówię, dojadę do Politechniki, sprawdzam sobie, no to tam do 25 minut spacerkiem do centrum będzie, no dobra. Jak do 9 dojedzie, to dam radę, jak nie dojedzie do 9 do Politechniki, no to widzę, zanim pociąg pojedzie, następny pociąg, mówię, może pojadę do Piły, to z Bogdanem pojadę. W każdą opcję patrzyłem, nigdzie już nie było żadnego miejsca, a nie uśmiechało mi się jechać pociągiem zapierdzielonym i 6 godzin na walizach stać. Więc to też nie jest takie I love you. No dobra, dojechałem jakoś, jakąś przy wielkim trudzie dojechaliśmy do
Racławickiej było chyba za 5-9, patrzę, bo potem jest Racławicka, Polo Mokotowskie, z Polo Mokotowskiego do Politechniki metro ucieka tak, a w linii prostej jest dworzec centralny. I kita, waliza w łapę, sprintem, jakoś tam dobiegłem 5 minut przed pociągiem, człowiek cały mokry, spocony, zatarty. No bo to takie, wiecie, oktalionkowe dresiki, wiecie, no to nie, to... Ale udało się, jadę tym pociągiem, fajnie, pięknie, tam do Sebastiana, wszystko rano. Ruszamy na ten lotnisko w Berlinie. Tam chyba nowe lotnisko im otworzyli, akurat teraz się też euro zaczęło w tym momencie, więc tam ludzi multum. To lotnisko, my myślałem, że Okęcie jest duże, ale tam to lotnisko to jest parę terminali. My szliśmy na te dwa, więc to kawał drogi trzeba było przejść. Zresztą trzeba było ten samochód o wiele zostawić wcześniej, nie wiem, 10-15 km zostawiliśmy na takim dużym placu, parkingu strzeżonym i stamtąd nas gościu busem zawoził pod lotnisko. No, oczywiście na lotnisku trochę Polaków się spotkało, to tam już, no tak już było grane, ale powiem wam, nie wiem, ja nie mógłbym mieszkać w Niemcach, nie mógłbym tam pracować, ja po prostu, we mnie się chyba budzą korzenie lat przeszłości po moich dziadkach, po prostu nie Niemcy i tak jak chyba kacapy, to są chyba dwa kraje, w których po prostu się bardzo źle czuję i no... Na tym skończmy, po prostu na tym skończmy, po prostu chyba za to, co nam kiedyś zrobili, jest chyba ta wewnętrzna taka, wiecie, więc tam w tych Niemcach tam byłem tak, no papałało we mnie o taką, nie wiem, nigdy nie byłem w Niemczech, a tam akurat pojechałem tak do tych Niemiaszków, aż tak nie pałałem miłością, jak to się mówi. Bo lecieliśmy tym samolocikiem na Ibiskę, leci się chyba niecałe 3 godziny, tam 2 godziny 44 minuty. Wziąłem sobie tylko drona, bo mówiłem, vlogów nie będę nagrywał, nawet nie nagrałbym vloga, chyba że na czerwoną albo niebieską stronę, jak tam się zwał, tak zwał, bo ubiór ludzi, ogólnie kobiet tam, no to taki dość skąpy, na ulicach, to skąpy. Jeśli chodzi o plaże, to tak tego stroju, no na takich bardziej publicznych plażach, no zdarzały się przypadki, że tego stroju brakowało i to były młode dziewojki, stare dziewojki, szczupłe dziewojki i dziewojki, którym też troszeczkę miało się za dużo. I wyobraźcie sobie, wychodzi taka ze 180 kg z wody i ona wychodzi, a tu nagle pum, wypłynęły. Mówię, uwolnić orkę. No więc... Więc tam vloga to ciężko byłoby nagrać, trzeba byłoby dużo cenzurować. Live to zupełnie odpadałby, bo zaraz byłby banik. Więc no powiem wam, tak, faceci to mieli dobrze. Faceci mieli dobrze, chociaż kobitki też nie miały najgorzej, bo też się spotykało facetów, którzy po prostu sobie tam świecili kiełbaskami. Dlatego Ibiza nie byłaby polecana dla rodzin z dziećmi. No jeszcze takie małe dzieci, tam roczek, dwa, trzy. No to jeszcze takie dzieciaczki, co jeszcze tak nie kumają czaczy, to jeszcze można byłoby zabrać, ale już takie dzieciaki 5 i więcej, to raczej nie, no bo no, idzie z dzieckiem na plażę, a tam sobie leży jedna kobitka, druga kobitka. Zaraz coś powie, no to się jedzie na jakieś inne plaże. No to jak się pojedzie na takie inne plaże, to się spotyka jeszcze kobiety, które leżą całkowicie bez strojów. Mówię, takie ładne widoczki chciałem sobie nagrać, nagrywam, patrzę, a tam kobieta leży sobie z pękniętym jeżem. I niestety relacja odrzucona. No. Mówię, takie fajne ruiny z wody wystawały. Mówię, podejdę sobie tam, no tam kobieta. Idę tam dalej, a tam jakiś gościu sobie leży z tym. Pojechaliśmy też na drugą stronę wyspy jeepkiem. Bardzo fajna opcja, jak będziecie kiedyś, polecam właśnie takie Jeep Safari. One się chyba nazywają Jeep Ibiza Safari, jakoś tak. I dość fajna opcja, pojechaliśmy tym jeepkiem, pozwiedzaliśmy, tylko jedyny minus był taki, że czas nas gonił, a były naprawdę mega widoczki, gdzie no, warto byłoby chwilę dłużej posiedzieć, a to było tu chwila, tu chwila, tu chwila, pojechaliśmy na taką plażę po drugiej stronie wyspy, co tam jest Fuckers Boga, tam kiedyś były bardzo duże imprezy, Drums Bass, czy jakoś taką to nazywali, gdzie jest skała, która przypomina Fuckersa Boga i oni tam nazywają Fuckers Boga chyba 2 dni do roku, akurat jest tak, czy 2 razy do roku, jakoś tak on nam mówił, że akurat jak jest ten palec,
to akurat słońce za tym palcem zachodzi i akurat w te dni organizowane tam były imprezy nawet po 3000 osób, ale później przyszła koronka i te imprezy tam padły. No to też takie plaże, jak to się mówi, na odludziu, takim kompletnym odludziu. No i co? I tam jeszcze więcej leżało tych gołych babeczek niż na samej Ibizie. No. Normalnie se chodziły z tym, no pierwszego dnia no to człowiek tak, jeszcze karczycho bolało, ale później to już to normalny widok. Normalny widok, mówię, szkoda, że w Polsce takich nie ma, ale w Polsce by to nawet nie byłoby opcji, żeby w Polsce przeszło. Oprócz plaży nudystów to raczej nigdzie by tak nie przeszło, bo ja to przypuszczam, że zaraz jakaś Karynka, Maleńka, Grażynka, zaraz z oburzeniem, zaraz z klątwą, u nas zresztą też na plażach. Rzadkość, chociaż dawno nie byłem, ale jak byłem, to raczej nie spotykałem się tak, żeby kobiety latały w strinach albo latały w takich jesionkach, takie od góry do dołu miała taki, nie wiem, jakby to taki płaszczyk delikatny, który był no, prześwitujący, jak z jedwabiu, że tak naprawdę wszystko było widać, nie? No ale ubrana była, nie? Więc u nas raczej to by nie przeszło. No i tyle, nie? Więc no, faceci to tam mają z jednej strony raj, bo mają sobie na co napatrzeć, a stulejarzy to już w ogóle bania kwadratowa. A tak jak powiedziałem, pierwszego dnia, bo to jest coś takiego, czego nigdzie się z takim czymś nie spotkałem, więc no tutaj tak no ale potem to już był chleb codzienny, to już mnie to nawet nie ruszało, nie? No chyba, że jakaś uwolnić Orkę 2 wychodziła z wody, to kurde, aż oczy piekły, jak widziałem połączenie szyi z kolanami. No, jeśli chodzi o ceny, no to niestety ceny na Ibizie, no są dość drogie. To z tym trzeba się liczyć, że jeśli jedziemy sobie na przykład, nie wiem, pozwiedzać, a widoczki tam naprawdę, jeśli chodzi o morze, o te skały, przepiękne. I nawet miałem chęci dronem polatać. Tam na końcu wyspy dałoby radę polatać dronem. No ale tak jak powiedziałem, te Jeep Safari to było chwila, moment. Więc mi tak naprawdę potrzebowało 10 minut, żeby sobie jakieś ładne widoki nagrać, albo przepiękne widoczki były. To był, żeby wam nie skłamać, północny wschód wyspy. I tam widoki se magnifik, skały i tu normalnie wpatrzycie, a tam taki przepaść i to taka z 200 metrów prawie, że do samego morza. I mówi, że tutaj jakby się do morza wpadli, to dopiero gdzieś tam w San Joe jest wyjście, bo tak to wszędzie skały są, nie? Dronem nie da rady latać na Ibizie, chyba że ktoś chce złamać prawo, no to jak najbardziej, ale ja nie mam zamiaru się bawić w takie rzeczy, ze względu na to, że Ibiza jest wyspą i to nie jest duża wyspa i tam jest dość spore lotnisko, a dronami są takie odległości, że nie wolno latać w okolicach lotnisk. Ja na przykład mieszkam 19 km od Okęcia i tutaj u mnie akurat się powoli kończy strefa, gdzie mogę dronem już startować. Uwierzcie mi, w tamtą stronę 2 km już dronem bym nie wystartował, ale to byłoby, jak to się mówi grzecznie kulturalnie, łamanie prawa. Więc nie chciałem w żaden sposób ryzykować, nie spotkałem się, żeby ktoś tam dronem latał, więc wolałem nie, po prostu nie ryzykować i nie łamać tego prawa, nie? Jeśli chodzi o ceny, no to powiem wam tak, przykładowo, no w sklepie, co tam były te sklepy niedaleko tej, no nie na samym deptaku, tylko przy deptaku, no to tak, butelka wody litrowa 2 euro, butelka wody niegazowanej, gazowana 2 euro, niegazowana kosztowała 1,5, magnesy kosztowały od 3 euro do 1,5 euro, więc na te 1,5 euro to była bardzo znośna cena, no bo to w tym momencie w przeliczeniu to wychodzi 7 zł za magnes, więc to jest naprawdę kusząca cena. Chociaż te 3 euro też nie jest złą ceną, bo w tym momencie to wychodzi was 14 zł, ile nad polskim morzem zapłacicie za magnesik. Od 10 zł za badziewo do nawet 15 zł za lepsze, a może i więcej, bo dawno mnie tam nie było, więc też to nie było drogo. Z drugiej strony nie byłem dawno nad polskim morzem, a jak ostatnio byłem, to się śmiali ze mnie, że jestem Januszem, bo po prostu wziąłem swoją kuchenkę, wziąłem swoje żarcie i sobie po prostu gotowałem, bo nie pasuje mi te ceny i jakość jedzenia. Jakość jedzenia do ceny. Jeśli ja płacę na przykład za obiad 60 zł, to oczekuję od tego obiadu, że on będzie zajebisty, będzie smaczny i się najem. A w rzeczywistości jest tak, że to jest obiad taki, że tylko podżarłem, nie najadłem się i najgorzej to to, że może się uda nie srać, może się uda się wysrać, czyli jelitówka, bo w starym puszczu wszystko smażą i potem są problemy żołądkowe.
A więc tak to wygląda. Ile razy byłem nad Polskim Morzem, dlatego miałem zawsze problemy gastronomiczne, gastryczne, a ja ze względu na to, że mam delikatny żołądek, więc mnie to wszystko rusza, dlatego ja po prostu woziłem żarcie ze sobą. Na Ibizie nie miałem takich problemów, tym bardziej w Albanii, co Albania jest uważana jeszcze za taką Polskę z lat 90. Wszystko łapami nakładałem, ale jakoś tam problem nie miałem, ale o Albanii też sobie pogadamy w osobnym odcinku. Dlaczego Ibiza jest droga? No Ibiza jest droga dla imprezowiczów, to nie oszukujmy się, bo tak no to pójdziesz, kupisz sobie tą wodę, kupisz tam jakieś ciperki, coś tam, to jest wszystko znośne, to jest wszystko znośne, ale dlaczego jest droga? Idąc do klubu od 50 do 100 euro, w zależności jaki klub, a tych klubów jest dużo, w zależności jaki DJ gra, w zależności o której godzinie wchodzicie, im później tym drożej. Dla przykładu do Amnestii bilecik kosztował bodajże 45, później chyba 50, a po pierwszej w nocy już bilet kosztował 75 euro, czyli już tutaj mówimy o dość dużej kwocie, gdzie idziemy do klubu, gdzie jest mocno przepełniony. Idąc do baru, mała woda kosztuje 10 euro, piwo kosztuje chyba 14 euro, małe piwo, więc no tutaj już też jak was poniesie cuk, no to w tym momencie można troszeczkę sobie budżet domowy uszczuplić. Na mieście jak się chodziło do barów, znaczy takie dyskoteki, bary, takie wiecie, można było z Afriko wejść, no ale to z Afriko też miało swoją cenę, no bo piwo 10 euro, ale duże piwo 10 euro. Whisky z kolą 15 eurasów, nie? No to w przeliczeniu to wychodziło około 64 zł. To też tanio nie było, więc jeśli chodzi o imprezowanie, no to trzeba się liczyć dość dużymi kosztami. Najtaniej to wyjdzie wziąć swój alkohol tam. Więc tak, co tam jeszcze mi się mega podobało? Oprócz widoczków, pięknej wody, dowiedziałem się także, że mam chorobę morską. Więc mi pływanie małymi łajbami po dużych falach odpada, chociaż fajnie było jak płyniesz, dla mnie to był ponton z silnikiem, chyba 80 czy 70 konny, fale takie dwumetrowe i tylko było no, ale to jeszcze nie było najgorsze, dlatego że jak żeśmy się zatrzymali, bo chcieliśmy sobie tam drinczka zrobić, się otworzyło ten bareczek, ja tam łeb wsadziłem i mówię, o dziękuję, do widzenia, nie dla mnie. Czy jakieś przykre incydenty na ulicach, ktoś zaczepiał? Nie, oprócz Angolii, bo to Angole jak przyjadą, to myślą, że są mistrzami świata i w ogóle oni są fefe najlepsi. Jeden mnie tam zaczepiał, ale to widać, jak spojrzałem na jego ryjca, to widać było, że on był zdrowo naspawany. Na każdym kroku można kupić substancje, wiecie jakiego pochodzenia. Oczywiście też wiecie jaki kolor skóry sprzedaje, więc to tak zostawmy. Ale nie mam nic do tego. Kto po prostu ma chęci, to sobie idzie bierze. Kto nie ma chęci, to po prostu nie bierze i tyle w temacie. Czy poleciałbym drugi raz na Ibizę? Raz byłem, zobaczyłem, ale to Ibiza nie jest dla mnie. To jest bardziej dla osób młodych, dla osób, które lubią się pobawić, które lubią sobie tak przypierdzielić czasami zdrowo, ale to głównie jest zabawa. No i jak ktoś ma szczęście i ktoś ma drygi, no to i sam może po cimci rimci, nie? I to tyle. To tyle. Trzymajcie się, wariaty. Ale mile będę wspominał. W kolejnym vlogasku powiem wam troszeczkę na temat Albanii. Byłem w Albanii, w mieście Golem. Jak oceniam Albanię? Kiedyś byłem w Albanii, później znów pojechałem. Ale to już będzie... O, chyba pogotowie energetyczne pojechało. Ale to już będzie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Na razie.